Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj mam specjalnego gościa, Sepę, jednego z twórców, chyba nawet najbardziej głównego twórcę nadchodzącej gry The Kiełbasa Empire. Dzień dobry. Cześć. Sepa, powiedz nam coś o sobie w kilku dosłownie słowach. Sepa to ksywka z dawnych lat, jeszcze z czasów, jak się bawiłem więcej w Commodorka w latach 90. To był jakiś mały epizod scenowy, aczkolwiek raczej nic poważnego nigdy nie było wydane. Commodorek to był mój pierwszy komputer, na którym nauczyłem się programować i jakoś tak po latach, dokładnie te dwa lata temu, mniej więcej jak się zaczęła impreza cała z kiełbasą, wróciłem do zabawy z Commodorkiem na kanale Retrogralni. Jakoś tak od słowa do słowa Jura zrzucił tekstem, może byśmy zrobili grę, czy komuś by się nie chciało. Powiedziałem, że mi by się chciało, no i jest. No właśnie, bo z Commodorkiem nie miałeś styczności pewnie kilka ładnych lat. Ile? Dziesiątki? No, dziesiątki tak właściwie. Jakoś dziesiątki, tak. Pewnie od czasu pewnie tych pierwotnych, lat 90. No jak w 95 tak. Poszedł do piwnicy bodajże, bo przyszedł PC i od tamtego czasu... Czasami coś tam na emulatorze, komuś tam pokazać, jakieś pierdoły, ale żeby coś na nim robić na poważnie, nie. Nie. I tutaj nagle parę lat temu postanowiłeś napisać grę, która być może, ja nawet wam powiem, że jestem prawie pewien, będzie jedną z najbardziej bogatych w treści, a przynajmniej objętościowo, gier na ten komputer. Jak to się stało, że nagle zostałeś, kurde, twórcą gier? Miałeś jakieś doświadczenie wcześniej w pisaniu tak skomplikowanych gierek? Nie, tak skomplikowanych zdecydowanie nie. Bawiłem się trochę w nowoczesnych silnikach różnych, czyli tam głównie Unity, jakieś tam inne pomniejsze. No na Commodorku to wiadomo, że się zaczynało od Basica, to jakieś tam pierdółki drobne w Basicu się pisało. Trochę w Assemblerze, ale to w Assemblerze robiłem głównie jakieś interka, jakieś takie, wiesz, dla siebie. Coś tu coś miga, tam coś jeździ, jakiś scroll, gdzieś tam ramki otwarte, takie rzeczy. No a czemu taka skomplikowana ta gra? No bo proste gry nie są fajne, tak powiem. Ja stwierdziłem, że jak już mam robić grę, to taką, w którą bym sam zagrał. A niespecjalnie lubię grać w jakieś proste zręcznościówki, na pewno nie tekstówki, zawsze lubiłem jakieś gry handlowe i strategiczne. I tak dlatego poszło w kierunku właśnie takim, jak tu jest, że jest tutaj duży nacisk na stronę ekonomiczną w tej grze, jak na razie. No ale co tam dalej wyjdzie, to się okaże w praniu, bo pomysłów jest całe mnóstwo. Z tego co pamiętam, takim podstawowym pomysłem na kiełbasę właśnie było przygotowanie gry strategicznej o produkcji kiełbasy, czyli taki typowy symulator. Jest tam jakiś rolnik, hoduje zboże, hoduje świnki, karmi je. Karmi te świnki, zabija świnki, robi kiełbasę. No, taka gra, no, które nawet tam w latach, powiedzmy, 90. można było znaleźć na rynku, chociaż nie, chyba nie z taką ładną grafiką, ale jak się teraz spogląda na kiełbasę, no to bardziej przypomina, kurczę, tak RPGa bym nawet powiedział. No to idzie w kierunku RPGa i to dość mocno idzie w kierunku RPGa. No założenia były takie, żeby zacząć zrobić coś turowego najpierw. Tak. Całkiem pierwszy plan był taki, że jeżeli to zrobimy w taki sposób, od razu był pomysł chyba z kartridżem nawet, dość szybko, żeby zrobić to w taki sposób, żeby można było doczytywać moduły do gry. Czyli jest główny silnik, który coś tam wyświetla, ale każdy z modułów już wchodzimy na pole, czy wchodzimy do modułu produkcji kiełbasy samej, żeby to się wczytywało w określony obszar pamięci i tam sobie coś robimy. W ten sposób gra byłaby łatwa do rozbudowy. Nie? No a potem jak te moduły zaczęły się pojawiać, no to się okazało, że w sumie to ten moduł mapy to może być robić coś więcej niż tylko wyświetlać mapę. No i zaczyna to się kręcić w kierunku, no i skoro mamy mapę i możemy po niej chodzić, no to wypadałoby, żeby jakieś zombie gdzieś się tam pojawiało, żeby było to tłuc, nie? Czy na początku miały to być ekrany, przechodzenie pomiędzy ekranami, taka typowa gra strategiczna, a teraz to się zaczyna zamieniać w grę chodzoną, gdzie się chodzi między poszczególnymi miejscami, gdzie te świnki się ładuje, tam na jakieś obory, do jakiejś rzeźni, idzie się do... Halo! Halo tam! Spokój!
Także na początku miała być to prosta gra, kilka ekranów, przechodzenie między ekranami, jakimiś tam przełącznikami w menu. Potem pojawiła się mapa, już teraz na mapie się chodzi między oborą, między sklepem, między... Co tam jeszcze masz? Obora, sklep, dom Sulejkowej, dom Hermana, garaż... Nie, sorry, garaż jest, ale nie ma jeszcze w nim żadnych lokacji. No, pigpen, czyli chlewnik. Chlew po polsku. Co tam jeszcze jest? Pomost do łowienia rybek w tej chwili jeszcze jest. No właśnie, bo z początku ta przejście pomiędzy jednym punktem a drugim punktem to po prostu było przejście między jednym punktem a drugim punktem, a tutaj powoli widzę, śledząc rozwój tej gry, że to się robi, kurde, powoli przygoda z wycieczki do jakichś tam miejsc na mapie. No bo tak, żeby ta gra miała ręce i nogi, żeby to było ciekawe i żeby to się dało grać, to trzeba czymś wypełnić ten czas. Na początku to miało być turowe. Z pomysłu turowego wyszło tyle, że jest czas rzeczywisty. Gra czasu rzeczywistego. Też na Commodorku takie bywały. SimCity na przykład to jest tak naprawdę gra czasu rzeczywistego, tylko szybkiego czasu rzeczywistego. No, i tu dokładnie. Jest mniej więcej podobnie chyba, co nie? Bardzo podobnie zaczęło się od tego, że no w samym menu... tak jak w systemie turowym normalnie byłoby, że zmieniamy sobie na przykład co miesiąc lub co dzień, nie? Naciskamy, wybieramy co ma się stać, będziemy coś siali na polu, będziemy karmili te świnki, cokolwiek, naciskamy następny dzień, następna tura, co i to się dzieje. No ale byłoby ciekawie, gdyby to się działo jednocześnie, nie? I dlatego zaimplementowałem ten czas pseudo-rzeczywisty, gdzie na początku wszystko leci w menusach, jak jesteś, leci wszystko po godzince. Czyli naciskamy spację, mija godzina, jeżeli coś było do wykonania, jakieś zadanie było wcześniej wybrane, upieczenie chleba, zasianie czegoś na polu, zaoranie pola lub później jeszcze wszystkie inne dodatkowe rzeczy, to te zadanie zostanie, zostanie zaczęte. Niekoniecznie skończone w tej godzinie, ale zostaje zaczęte. Albo przez głównego gracza, albo przez inne postaci, bo postaci jest więcej niż tylko sam gracz. No tak, ale gdyby to miało się na tym skończyć, no to gra by polegała na naciśnięciu spacji i patrzeniu się w ekran, co się stanie dalej. No to nie byłoby to zbyt ciekawe, tak? Dlatego jest to rozwinięcie dalej w kierunku, no to mamy jakąś mapę, po której się chodzi. W ogóle sam pomysł z mapą na samym początku był taki, że z pola miało się przechodzić do lasu po to, żeby w tym lesie był światowid. Tak? No ale jak już żeśmy zrobili tą mapę i żeśmy ją w sumie odpalili po raz pierwszy, no to nam zaświtało, no nie, no skoro już mamy mapę i da się po niej chodzić, no to by było... No głupotą, żeby nie zrobić czegoś więcej z tą mapą, nie? No, żeby już się dało po tej mapie chodzić. Całkiem pierwszy pomysł był, że cała farma będzie jednym obszarem na mapie, gdzie wejdziesz na farmę, po prostu klikasz i tam możesz sobie wybrać wszystko, co się dzieje na farmie. No ale jak tą farmę już narysowałem, no to stwierdziłem, nie, to jednak będzie osobno. Każdy budyneczek będzie miał osobne menu. Teraz ta mapa tak naprawdę wygląda jak jakiś taki duży świat z jakiegoś japońskiego RPGa, czy z Ultimy, czy po prostu z takiego typowego gry przygodowej, gry RPG, gdzie się chodzi, gdzie się coś robi. Ale też zauważyłem, że ta kiełbasa zaczyna obrastać powoli w jakieś minigierki. Że to jest... To był pomysł też od początku akurat z minigierkami. Śmiałem się wcześniej z ciebie, że podobnie jak Musk teraz chce zrobić z Twittera jedną aplikację do wszystkiego, tak samo kiełbasa ma być jedną grą z wszystkim. Z tego, co już widziałem, to mamy tam strzelankę. Mają być jakieś, mają być zombie. To jakaś forma albo roguelike, ale prędzej coś raczej w kierunku Final Fantasy z małym twistem. Ten twist to ci za chwilę opowiem. Samo Final Fantasy, silnik walki z Final Fantasy jest zbyt nudny, żeby go implementować. To znaczy, że chcesz powiedzieć, że będziemy szli sobie powiedzmy z pola do sklepu i nagle nas ktoś zaatakuje, tak? Nie w dzień, bo jest cykl dnia i nocy. A, właśnie, cykl dnia i nocy jeszcze. Więc jak już, to takie rzeczy się będą działy w nocy lub na innej mapie. Niekoniecznie na mapie wioski, bo z mapy wioski jest już zaprojektowane przejście do mapy głębokiego lasu, gdzie będzie inny hardset i będą inne rzeczy ogólnie. Już sama mapa wioski jest ogromna, można powiedzieć. Ale na razie jeszcze pusta. Na razie jeszcze pusta, tak. No dobra, ale coś tam na pewno jeszcze będzie. Jeszcze mówisz mapa lasu i tam coś się będzie działo. Jest strzelanie do stonki, do Amerykanów zrzucających stonkę. Nie wiem, czy... Halo! Andy wrócił. No.
Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawy, ale jeszcze za moich czasów myśmy specjalnie chodzili zbierać stonkę ze szkołą, którą Amerykanie naprawdę wtedy, tak przynajmniej wszyscy twierdzili, zrzucali, żeby... Tak, tak, to dziadek mi też opowiadał. Żeby powstrzymywać uprawę ziemniaków w Polsce, ale też już na Discordzie zauważyłem, że nagle się zaczęły pojawiać już jakiś czas temu screeny, kurde, z łowienia ryb. Tak, bo to jest związane z systemem jedzenia w grze. System jedzenia. System jedzenia i system zużywania energii. To jest tak. Też ciekawa sprawa. Tu jest mocne zapożyczenie z Valheim. Jedna z moich ulubionych nowych gierek ostatniego czasu. No i to znowu chodzi o to, żeby w tej grze było co robić. Nie chcę zrobić gry, która będzie nudna. Ta gra ma być na tyle ciekawa, żeby mi się w nią chciało grać. Ale widziałem, tak? Że możesz zmienić szybkość upływu czasu i wtedy tak. Możesz całkiem szybko tak, tak. Przy maksymalnym przyspieszeniu dni mijają sekundy. To tam bardzo szybko leci, więc cały rok czy tam cały miesiąc mija bardzo szybko. System jedzenia i system energii służy głównie do tego, żeby można było gospodarować zadaniami. Będą questy na pewno. I część z tych questów będzie bardzo prosta. Na zasadzie idziemy do sąsiada i sąsiad nas po prostu prosi o, nie wiem, skoszenie pola. Czy tam zebranie ziemniaków na polu. Jakakolwiek taka rzecz, która nie będzie niekoniecznie minigrą, ale zadaniem. Zadanie. Jak to zadanie wskakuje do kolejki, to zadanie normalnie się wykonuje, tak jak inne zadania. No i na to zadanie trzeba poświęcić czas i energię. Tak? Mhm. W momencie, kiedy zadanie się zaczyna wykonywać, ono zużywa energię. Postać. Tak. No i dajmy na to, jeżeli to zadanie trzeba wykonać w jeden dzień, no to trzeba mieć dość jedzenia, najeść się odpowiednio mocno, tak żeby postać była w stanie jej wykonać w tym dniu. No bo jeżeli nie wykona, to quest failed, tak? Nie dostaniemy cokolwiek, by tam miało z tego questu przyjść. Więc po to jest między innymi ten system jedzenia. Jedzenie jest wymuszone, także nie da się nie jeść. Jak nic nie ma do jedzenia, to co postać? To postać nie ma energii i w tym momencie jesteś praktycznie uwalony, nie jesteś w stanie wyjść z domu. To wtedy game over? Czy coś jeszcze da się zrobić? Teoretycznie jest to game over, bo w praktyce da się dalej grać, na razie przynajmniej, z tym, że no, jakiekolwiek zadania będą zajmowały dni zamiast godzin, tak? Mhm. Bo będąc bez energii tylko tyle, co regeneracja w nocy, podczas snu, która wchodzi, no to zaczyna się tam z jakimiś śladowymi ilościami energii w stylu 50 czy tam 60 jednostek w tej chwili, co nie wystarcza na wykonanie jakiegokolwiek poważniejszego zadania. Na przykład normalnie na pełnym pasku energii, który jest 1000, bodajże w 1 czy 2 dni przy pełnym śniadaniu, w tej chwili jak się tam zje, że energia się cały czas odnawia tam przez ileś tam godzin po śniadaniu, to w ciągu jednego dnia postać jest w stanie małe pole w całości zaorać. Bez energii? No to spokojnie tydzień, jak nie, no jak ale nie chyba dwa. Ale nie zamierzasz tego zrobić, takiego survivalu, w którym wszyscy giną. Jak to teraz takie popularne gry, że człowiek wychodzi na jakiś, kurde, pusty obszar, taki powiedzmy, to się nazywa? Sandbox. Sandbox i wychodzi po dwóch dniach, umiera, koniec gry. To chyba nie ma być... Nie, aż tak hardkorowo nie, ale dużą inspirację czerpają na początku z Sheltered. Mhm. Nie wiem, czy słyszałeś Team 17, gierka Shelter. Z grubsza troszkę wygląda jak Clown Fallout Shelter. Z grubsza, ale jest tam bardzo duży nacisk właśnie na to, żeby było co jeść, żeby była woda, tak? Żeby były różne inne resources, które są potrzebne. I da się tę grę przegrać. Właśnie na tej zasadzie, że no jeżeli na początku nie wybuduje się tam jakiegoś zbiornika na wodę, no to gra się po dwóch tygodniach mniej więcej tam czasu gry skończy, bo postacie nie będą miały co pić. Podobnie ma być tutaj. Na zasadzie nie będzie to strasznie trudne, jak już załapiesz. Ale można na początku można przegrać. A czy można wygrać w kiełbasę? W tej chwili jeszcze nie, ale plan jest następujący. Gospodarstwo po polsku, nie należy do gracza, należy do wujka. Wujek to gospodarstwo ewentualnie podaruje graczowi i to byłby taki główny cel. I będzie to rozłożone na etapy. Czyli etap numer jeden, do świąt Bożego Narodzenia trzeba opłacać wszystkie rachunki na czas. To jest kolejna sprawa, która już lada moment zawita. Na razie jeszcze rachunków nie widziałem. Nie widziałeś rachunków? Na razie tylko jest ekran telewizora, na którym jest wypisane, ile będzie rachunków i jaka jest renta wujka w danym miesiącu, ale będzie to do zapłaty.
Więc rachunki na czas prawdopodobnie będzie, tak myślę, żeby zrobić to na takiej zasadzie, że będziesz musiał mieć jakąś tam określoną ilość kartofli czy zboża i innych rzeczy w zapasach, na koniec roku na gwiazdkę. Jeżeli te rzeczy są, no to wujek podaruje ci pierwszą świnkę i zaczyna się następny rok, w którym będą już świnki teraz, tak? W pierwszym roku nie ma świnek, zaczynamy gospodarstwo. W momencie, kiedy się wypełni wszystkie warunki postawione przez wujka na starcie, no to mamy świnki i później... Wchodzimy na level prawdziwej kiełbasy, tak? Tak, wchodzimy level wyżej i znowu będzie jakiś tam cel w tym następnym roku w stylu najprawdopodobniej dopilnować tego, żeby ta świnka była na tyle duża, żeby dało się ją przerobić na kiełbasę na następne święta. Taki pewnie parę leveli, tak, aż na końcu... Tak, aż na końcu farma jest twoja i możesz się dalej bawić na zasadzie sandboxa. Później już zabawa, później już przygoda. Dobrze, jeszcze może tak ci zadam pytanie. Podejrzewam, że... ja wiem, ale podejrzewam na potrzeby filmu, że tej gry nie napisałeś w Assemblerze, bo ja kiedyś próbowałem napisać gry w Commodore'ku na Assemblerze, napisałem kilka tysięcy linii i udało mi się napisać tylko, że ludzi po mapie chodzi. No, podobne miałem doświadczenia z Assemblerem, tak. To największą gierkę, jaką zrobiłem, to dwa samoloty, które się strzelałem na siebie. Znaczy jeden sprite na ekran podzielony na pół, dwa sprite'y. Fajno, tak, i joystickiem tam unikasz siebie nawzajem i podziękowałem. To więcej mi się w Assemblerze pisać nie chciało. Aczkolwiek to było pisane bezpośrednio pod monitorem na finale. To było w ogóle już. Hardcore. Tak. A tutaj jest użyte? Oscar 64 w tej chwili. Zaczynało się na Kixi i po chyba roku prawie zostało przerzucone na Oscara 64. W tej chwili z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że to jest najlepszy kompilator na Commodore 64 języka C i C++, który właśnie do niego wchodzi. Już są obiekty i strakty. C++. Czyli w końcu można na Commodore'ka pisać po ludzku jak najbardziej. Po ludzku gry. No, napisanie gry w Assemblerze to jest prawdziwy hardcore, ale i w tym C, no to też trzeba znać tego Commodore'ka trochę trzeba znać, bo jednak to się nie pisze tak, jak to się teraz ludzie wyobrażają, czy biblioteki do grafiki, biblioteki do wszystkiego, tu się raczej pisze po prostu. Do pamięci, tak? No, nadal to jest hardcore. I w większości przypadków tak do pamięci, aczkolwiek Oscar ma wsparcie do grafiki, są biblioteki graficzne, można rysować bezpośrednio po ekranie graficznym, są biblioteki jakieś tam nawet do robienia efektów dźwiękowych. W tej chwili akurat z tych graficznych nie korzystamy. Znaczy chyba tylko w jednej z minigierek jest częściowo wykorzystane to. Ale support z Oscara jest niesamowity. A inna sprawa jest taka, że de facto jesteśmy beta testerami, a właściwie alfa testerami tego kompilatora, bo bardzo dużo z funkcji, które są w tym kompilatorze, zostało do niego dodanych specjalnie z powodu kiełbasy. Można powiedzieć, że on jest pisany specjalnie pod nasze potrzeby. Tak, i to naprawdę można tak powiedzieć. Blumba pisze, znaczy dokłada nam te rzeczy, które my potrzebujemy na bieżąco. Wspomniałeś, że ta gra działa na Easy Flashu, 1-megabajtowym kartridżu i raczej już tak pozostanie, co nie? Tak, z dwóch powodów. Raz, że jest możliwość zrobienia zapisu gry na tym kartridżu, co będzie bardzo wygodne. A dwa, że w momencie, kiedy nastąpi, mam nadzieję, ukończenie gry i będzie jakieś fizyczne wydanie, jest możliwość po prostu wydawania patchy. Gdyby to był jakikolwiek inny kartridż, to no, powiem tak, średnio sobie wyobrażam, jak tą grę przetestować tak naprawdę, naprawdę konkretnie przed wydaniem i ile by to czasu musiało zająć. Więc ale, możliwość wydania patcha po premierze jest naprawdę... Mi, to jest taki możliwość, to skasuje stare save'y, czy nie skasuje stare save'y taki patch? Pewnie by skasował, bo to będzie nadpisanie całego karta. Ale do tego też mogę zrobić jakiś utility, bo Kowal nam zrobi. Kowal jest naszym magikiem od robienia... Do zrzucania sobie na dyskietkę na przykład. Na przykład, tak. Ale mówię, Kowal jest naszym magikiem od robienia różnych narzędzi do gry cały czas. Kto wie, może w końcu doczekamy się pierwszej gry na Commodore'ka z sezonami, Battle Passem, skinami do zakupienia. Tak, to był twój pomysł. Moim pomysłem są mikropłatności, ale tutaj właśnie teraz wpadłem na ten pomysł, że można w ogóle wydawać sezony i Battle Passa robić. Można by, no, rzeczy... Żeby było śmiesznie, to o tym też myśleliśmy swego czasu, bo projekt trwa już 2 lata, przyspieszył ostatnio, bo miałem więcej czasu troszkę na to.
No i też największe jak gdyby kamienie milowe zostały osiągnięte, przede wszystkim mapa jest i działa, można się po niej ruszać. To sporo czasu zajęło, żeby ją tam mimo wszystko wprowadzić. Dużo czasu zajmowały różne inne zabawy z silnikiem, to żeby te menusy się odpowiednio wyświetlały, przerwania, cudawianki. Tu jest, wbrew pozorom, jest tutaj dość trochę zabawy z tym wszystkim, bo mamy otwarte ramki na górze i na dole. To niby nie jest dużo, tak? To niby jest proste, ale żeby to tak zrobić, żeby te ramki zawsze były otwarte, przy zmianie banków, przy zmianie minigierek, przy przeładowywaniu fontów czy różnych innych rzeczy, to jednak troszkę zabawy z tym było. Jest takie przysłowie, że ramki to jest miejsce, gdzie w komodorku nie może być grafiki, dlatego jest to ulubione miejsce do mieszczenia grafiki przez programistów. Dokładnie. Ale faktycznie no nie jest to już takie proste i oczywiste. Czyli co? Czyli być może jakiś kamień midowy i wydanie gry, zanim się nie znudzi jej pisanie? Tak, dokładnie. Taki był pomysł, że na przykład dojdziemy do momentu, kiedy pola działają w 100%, świnki się już da na przykład robić. W planach będą jakieś następne rzeczy, z kartofli można zrobić wiele rzeczy, niekoniecznie muszą mieć tylko na pokarm dla świnek. Wiadomo, że kiełbasa lubi pływać. Tak, kiełbasa lubi pływać, plus najlepsza waluta to jest barter, czym lepiej się wymieniać jak nie bimbrem, tak? Więc tutaj problemem w tej grze może być natłok wszystkich kolejnych pomysłów. I tak. Kto wie, czy może za 20 lat się nie spotykamy, jak sobie nie powiecie w pewnym momencie, że trzeba wypuścić wersję 1.0 chociaż. No, może tak być, ale dlatego właśnie pomysł z Easy Flashem ma ręce i nogi, bo jesteśmy w stanie zamknąć pewien etap w grze, wydać ją, czy po prostu nawet dać ją do ściągnięcia. Na tej zasadzie nie musi być fizyczne wydanie, dać do ściągnięcia, a za pewien czas dorzucić kolejny moduł, tak? Kolejny moduł, kolejną minimapę tam, czy jakieś inne rzeczy, po których można się szwendać. Jeszcze wspominałem wcześniej, to chciałem to tak zrobić, żeby to była gra, w którą chciałbym grać. No i moim wielkim idolem, tak, jeżeli chodzi o gry, jest UFO. UFO. Enemy Unknown. Tak. Dlaczego? No bo niesamowicie łączy dwie warstwy, strategiczną i taktyczną. I one się nawzajem napędzają. Tak? Trzeba coś robić w warstwie taktycznej, żeby można było pójść dalej w warstwie strategicznej i ekonomicznej i odwrotnie. I chciałbym tego typu pomysł właśnie na te dwie warstwy przenieść do kiełbasy niejako. Bo na razie tak jest warstwa, wiadomo, strategiczna, a ta wersja taktyczna to będzie bardziej wersja taktyczno-zręcznościowa w tym momencie. Coś takiego, tak. No to podejrzewam, że raczej trochę bardziej w zręcznościówkę w tym momencie pójdzie. Tak, tak. Jak najbardziej to nie będzie UFO. No jeszcze nie teraz, może kiedyś. Może kiedyś. Może kiedyś, bo bardzo mnie kusi zrobienie czegoś jak UFO, tak jak nowy XCOM. Ale będzie na pewno chodziło o to, żeby jedną warstwą napędzać drugą, czyli wyprawa do lasu i przejście przez jakiś las w nocy. Da jakieś realne profity, które tak później wpływają na rozwój. Trzeba gdzieś się tam doszwendać, żeby sobie zerwać dziki czosnek, dzięki któremu kiełbasa będzie lepsza. Tak, będzie smaczniejsza, lepiej się sprzeda. Między innymi tego tutaj kolesia, którego... Oj. Tego tutaj kolesia, którego mamy na ekranie, czyli Światowida, będzie można odwiedzić. To jest też bardzo stary pomysł z samych początków kiełbasy, ale jest to rzecz, którą zdecydowanie chcemy dołożyć. Pogoda, tak? Żeby się coś dało uprawiać, musisz mieć dobrą pogodę. I żeby nie być, że tak powiem, na łasce losowości, to możesz być na łasce bogów, których możesz przekonać odpowiednimi pewnie darami. Tak, jak mu coś tam ciekawego przyniesiesz, najpierw musisz znaleźć, gdzie on jest w tym lesie. I tutaj jest koncept taki, żeby generować losowe mapy. I typowy, no może nie roguelike, bo podejrzewam, że nie będzie tam można zginąć na amen, ale taki typowy dungeon crawler tak, bardziej, i co nie? Nie będzie takiej opcji, żebyś po prostu wiedział, gdzie ten światowid jest. Zaczniesz grę od nowa, on będzie gdzieś indziej. Tak? A to jest, kurczysyn, dobry pomysł, naprawdę to jest dobry pomysł, niepowtarzalność gry, to ciekawe. Jest to jak najbardziej wykonalne z tym, co już mamy, z wsparciem z Oscara. Możemy to zaimplementować dość łatwo. Z tego 1 megabajta ogromna ilość pamięci, jak na Commodore 64, bo chyba gry z epoki maksymalnie 0.5 megabajta, z tego co kojarzę. Może jeżeli weźmiesz dyskietkowe, jakieś tam Elwiry i tak dalej, to zajmowały więcej. Takie kartridżowe, to ile już masz zajętego?
Realnie przypuszczam, że około 300 kilobajtów, ale to nie jest do końca tak, bo w bankach to już jest 440 chyba, a niestety jeżeli bank jest wykorzystany nawet w 10%, to już jest stracony. Ale tutaj jeszcze widać, że kurde dwie i pół takiej samej gry się tam by zmieściło. Tam się jeszcze się sporo zmieści, ale no, na przykład mapa to jest chyba trzy banki bodajże w tej chwili. To ile bank ma? 16 kilo. 48 kilo to jest mapa. I każda następna mapa będzie prawdopodobnie zajmowała mniej więcej tyle samo, więc tymi mapami też szybko zapchamy. Każde menu to jest jeden bank też. Każde menu to jest 16 kilo. Chociaż zazwyczaj wykorzystujemy tylko około 80 tam, no ale czyli te pozostałe. Czyli można powiedzieć, że paradoksalnie na szczęście masz jakieś ograniczenie, które, które przynajmniej ono gdzieś tam jeszcze jest, może nie za horyzontem, ale gdzieś tam kurde za drugim horyzontem, które spowoduje, że na pewno ta kiełbasa kiedyś będzie ukończona. Jeżeli to mamy robić na Easy Flashu, to na pewno tak, aczkolwiek Raf już kombinował, czy by nie zrobić dwumegowego Magic Deska, ale no, nie idźmy tą drogą. Akurat Easy Flash jest o tyle dobrym wyborem, że dużo osób ma oryginalnego Easy Flasha 3, jeszcze Kung Fu Flash obsługuje, jeszcze teoretycznie na Ultimate 64 to działa, na Ultimate tam 2, także jest to bardzo uniwersalny cartridge, no bo szczerze mówiąc w takich grach na retrokomputery też bardzo ważne jest to, żeby każdy mógł to zagrać na realnym sprzęcie, a nie żeby musiał 2-megabajtowy Magic coś tam... Dokładnie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo jak rozumiem, ma to trafić no, do szerokiego grona odbiorców, jak na ilość ludzi zajmujących się retro, tak? Jak najbardziej. Powiem tak, no, na samym początku była to zabawa i gdy jeszcze nie było tego dużo, tego kodu, nie było za bardzo nic jeszcze w tej grze, to nie myśleliśmy o tym, żeby to jakoś wydawać, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ale w tym stadium, w którym gra jest już i zdając sobie sprawę z tego, jak łatwo będzie dodać kilka elementów, które chcemy dodać, bo to już nie jest takie skomplikowane teraz, już te największe problemy za nami, no to byłoby wstyd tego nie wydać, tak powiem. Byłoby wstyd tego nie wydać. Andy, czy ja coś mówiłem o noszeniu rzeczy teraz? Proszę za róg i być grzecznym. Andy, widzę, czy nie poszedłeś tam. Andy! To bywało tak, że wsiadałem wieczorkiem, miałem coś zaprogramować, pomysł na to, że dodamy jakiś tam feature. W 3 godzinki czasu przygotowane, po czym po pierwszym pół godziny kończyło się kodowanie, zaczynało się szukanie błędów. Po następnym pół godziny się okazywało, że to nie były moje błędy, tylko to były błędy gdzieś tam w kompilatorze. No, których szukałem zazwyczaj przez następną godzinę, no i potem to się kończyło tak, że dobra, to w tym tygodniu już mam dość, nie? Potrzebowałeś trochę czasu zebrać siły moralne, żeby kontynuować. Dobra, czy da się teraz w tym momencie zagrać w kiełbasę? W tym momencie da się zagrać, da się coś tam porobić, nie da się przegrać jeszcze. Da się doprowadzić do takiego stanu, że już jest koniec, że nie da się po prostu dalej kontynuować. Ale zagrać się ją da. Czy to jest grywalne i ciekawe w tym momencie? Jeszcze nie, ale... A mi się wydaje, że każdy fan retrokomputerów, szczególnie fan Commodore 64, jak sobie zobaczy tą kiełbasę, jaki tam jest ogrom tej gry, naprawdę, to warto chociażby zobaczyć, co można na Commodore'ku zrobić. Mi się wydaje, że jest to całkiem ciekawe, no to fakt, z tego przynajmniej punktu widzenia. A w graniu mówisz, że jeszcze nie do końca, aczkolwiek pewnie... Inaczej, mnie by jeszcze ta gra nie bawiła, więc jeszcze nie jest gotowa do wydania. No będzie wtedy gotowa do wydania, kiedy stwierdzę, że dobra, sam bym chciał w to pograć, tak? A kiedy, nie wiem, dojdziesz do tego momentu, że na przykład będzie można już, żeby na horyzoncie była świnka? Żeby na horyzoncie była świnka, no chciałbym do świąt dołożyć, dojść już do tego momentu, kiedy świnki już da się tam hodować. Nie wiem, czy zdążę zrobienie z modułem z samej kiełbasy, no bo tam jest też kilka pomysłów, jakby ale ta kiełbasę można było robić, jakieś tam inne rzeczy, etap, ale... Ten pierwszy etap, jak gdyby już będzie... No, zaimplementowany, tak? Ten pierwszy będzie zaimplementowany, tam w planach mam jeszcze w ogóle zmianę kompletnie silnika mapy na nowy. Bloomba napisał nowy silnik mapy, który bym chciał zintegrować, bo jest około 7 razy szybszy. O kurde. Co znaczy, że będzie płynny scroll wtedy. O kurde.
No tam, ale to jeszcze to ma... Na razie trzeba się jeszcze na tym mocno zastanowić, bo tam, a problem z płynnym scrollem nie jest taki nawet, żeby go zaimplementować. Problem jest z tym, że płynny scroll i latarka, którą mamy, się gryzie. O, w ogóle nie wspomnieliśmy o latarce. O matko boska. Więc pomysł jest taki, żeby latarkę przerzucić prawdopodobnie na kompletnie odrębną mapę, gdzie będzie wszystko zrobione specjalnie pod nią. Mhm. I wtedy tam może być na przykład bez płynnego scrolla, bo będzie zabawa z samą latarką, a na głównej mapie można powiedzieć, będzie płynny. Jest oświetlenie takie ambientowe. Tak, to będzie może jakiś loch gdzieś, no coś tak parę pomysłów się kołaczy. Ja myślę, tak, jak ostatnio czytam, słucham pana samochodzika, on ciągle na jakieś krzyżackie pozostałości, jakieś lochy a to się dzieje w okolicach Podlasia, tam są lochy, znaczy nie lochy, przepraszam, tam są jakieś kwatery Hitlera, no już w Wilczym Szańcu. Serce już się raduje i kolejne elementy. Tak, tam było dużo różnych baraków z rosyjską armią w okolicy. Ciekawe rzeczy można odnaleźć. Można ciekawe rzeczy powrzucać, tak. No albo nawet jakąś kryptę pod kościołem, kto wie. No. To jakbyś miał teraz skierować kogoś chętnego do zapoznania się z fenomenem kiełbasy, to gdzie byś go skierował? W tej chwili na twój Discord. O, no właśnie, to bardzo dobrze. bardzo dobra odpowiedź. Zapraszam tutaj na Discorda retrogenowego, gdzie można Sepę znaleźć i Sepa tam wrzuca raz na jakiś czas w ogóle pewne nowe wersje kiełbasy, nie wszystkie są stabilne, ale często też prosi o opinię, prawda? Ludzi prosi o testowanie, bo im więcej testerów, tym prawdopodobnie lepiej. Dokładnie. Ja wiem, że to tak jest, jak się samemu coś robi, to się błędów nie znajduje, bo się idzie tymi samymi ścieżkami, o których się myślało, więc im więcej beta testerów, tym lepiej. Także was na tego naszego Discorda zaproszę. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć na zakończenie tej naszej miłej rozmowy? O, coś jeszcze musiał powiedzieć. Wiesz co, dokończę tylko jeszcze wątek ze światowidem. Bo pomysł ze światowidem wyszedł od von Bednara swego czasu. On z nami na początku samym tam pomagał nam w grafice i z pomysłami. I jako sam światowid ma być przeciwwagą dla kościoła, który jest w wiosce. Znowu nam się otwierają kolejne karty w tej książce. Co się człowiek przewróci kartę, to widzi kolejną warstwę gry. To jest taki bardzo, bardzo dalekosiężny pomysł, dość ambitny, żeby był system nie tyle karmy, co wpływu danego bóstwa, tak. Chrześcijaństwo versus ta stara wiara bliska tak, natura. Tak. I tutaj... Jeżeli lubią Cię we wsi, bo chodzisz co niedzielę do kościoła, gdzie trzeba się będzie tam dokulać do tego kościoła na piechotkę i rzucasz na tacę... To i proboszcz może pomoże, tak? Tak, to i proboszcz pomoże, powie dobre słowo, więcej kiełbasy się sprzeda, tak, i ludzie we wsi będą Cię lubić. No, ale jakieś dziki mogą Ci w nocy przyjść na pola i tam zacząć wyżerać coś z tych pól. Tutaj będzie kolejna minigierka w stylu obrony tego pola jakaś. A jeżeli będziesz szedł w drugą stronę, że będziesz nie dawał na tacę o lepszą pogodę, tylko będziesz przynosił, nie wiem, kartofelki pod posążek. Pogoda lepsza będzie, wszystko będzie. Tak, dzików mniej będzie, ale mogą ci w nocy wieśniacy przyjść i spróbować też coś zrobić. Chciałem właśnie zapytać, jaka będzie ta druga minigierka w przeciwieństwie do tej minigierki z dzikami, to co będziesz strzelał do... No i będziesz z kijem ganiać, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Ministranci przyszli ziemniaki podkradać w nocy na przykład. Mogłoby to iść w tym kierunku. Tutaj się najprawdopodobniej się to będzie rozbijało o ten model podobny do Final Fantasy, gdzie jest walka lewa strona versus prawa strona. Tak, masz swoich po lewej, tamtych po prawej. Tutaj dyskutowaliśmy o tym ostatnio, jakby to mogło wyglądać. Juras ma dość ciekawe pomysły na te trzy świnki, które tutaj mamy na ekranie, że to by było dodatkowa ekipa. To nie byłyby świnki na kiełbasę, to byłyby świnki, które z nami sobie gdzieś tam chodzą po tym lesie. Domowe świnki. Tak, i tam bodajże jeden się miał nazywać Koryciak, ale tamtych dwóch pozostałych to już nie pamiętam. No, a z Koryciaka to znowu mi przyszło do głowy, że sama walka taka, jak jest, bodajże w Blair, nie, sorry, jest ta gierka nowa o jakiejś tam Wiedźmie. Też biega się po mapie,
Na coś tam, tak, na Commodorku. Chyba, coś... Tak, jest, ona się cofa w czasie. Zacząłem w to grać, wyglądało jak mega rozbudowane RPG i nawet ciekawie zapowiadało się, zapomniałem oczywiście, żeby dokończyć, ale wygląda bardzo fajna, bardzo fajna. No, bardzo to ciekawie wygląda. I tam jest właśnie taki sam model walki, o jakim myślałem, że nosi po lewej, tam ci po prawej. Ale sam taki model jest troszkę nudnawy, że naciskamy fire i oni po prostu sobie tam czymś strzelają. A gdyby do tego dodać trochę taktyki, no że jak już koryciak ma te koryto ze sobą, to może wyjść przed szereg i zacząć bronić reszty, tak? A gdybyśmy wyposażyli dwóch kolesi w te korytka, to możemy zrobić shield wall z koryt, no i w takim momencie się cieszę, że masz ten 1 MB ograniczenia. Chociaż kurde, jak tak dalej pójdzie, to i ta gra będzie mega rozbudowana. Jeszcze widzę po prostu całą franczyzę tych wszystkich gierek spod znaku kiełbasy. Bo kto wie, te świnki też powinny mieć własne przygody, prawda? Może, może. Ale chodzi mi o to właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, żeby to było ciekawe. Bo sam model walki z Final Fantasy ciekawy zbytnio nie jest. Ale już z dołożeniem troszeczkę taktyki do tego, tak jak w nowoczesnych gierkach w stylu na przykład Battle Brothers. Zmienia to bardzo, bardzo mocno, bez jakiegoś większego nakładu pracy, bo nie musimy robić chodzenia po mapie, nie musimy ich ustawiać nigdzie na mapie, tylko wybieramy, że dana osoba z ekipy po prostu będzie teraz blokować, tak? Na Commodorku generalnie brakuje nowoczesnych gier. Ta gra kiełbasa będzie bardzo nowoczesna, a jeszcze dodatkowo chcesz każdą z tych nowoczesnych rzeczy tak troszkę dosypać jakieś takie przyprawy, twistu, żeby to... No to są ambicje, no wiesz, to jest daleka droga jeszcze do tego, tak? Ale powolutku się ekipa też zbiera, coraz więcej ludzi pomaga. Kto wie, może będziemy mieli jeszcze jednego programistę, który właśnie się odezwał, że w sumie bardzo chętnie by popracował właśnie nad minigierkami. To jest taka rzecz, którą możesz wydzielić. Taka tak, i tu się kłania ten model, który na samym początku tak to zostało zaprojektowane, żeby dało się robić rzeczy moduły osobno, tak? Żeby każdy mógł pracować nad osobnym modułem. No, na przykład moduł załogi, gdzie się wyświetlają tam statystyki i tak dalej, został w całości zrobiony przez Kowala. No, po prostu wziął ten kawałek kodu, napisał i bez problemu się to połączyło z resztą. Współczesne podejście do takiego programowania na retro komputerach, bardzo, bardzo nowoczesne. Dobra, no szczerze to pewnie byś mógł jeszcze o tej kiełbasie gadać parę dni, ale pozostawmy to na kolejne jakieś nasze spotkania i na kolejne wydania kolejnych takich kroków wersji kolejnej kiełbasy. I chyba będziemy w tym momencie kończyć. Ja zapraszam Was na Discorda, sprawdźcie sobie kiełbasę. Stronę trzeba Wam w końcu postawić. No, trzeba stronę postawić. Stronę trzeba postawić. Jak będzie strona, to też tam podlinkuję. I no, my się widzimy za tydzień z Sepą, jak przyjedzie z dalekich krajów kiedyś, może jeszcze, albo na jakimś Discordzie. Jeśli będzie coś ciekawego do opowiedzenia, też się możemy spotkać na kolejne wywiady. Życzymy miłego dnia. Pozdrawiamy Borg i Sepa. Cześć. Cześć.